Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Mazański, a wy oglądacie pierwszy materiał wideo na kanale Dobry Wieczór Europo, realizowany w Wiedniu, w stolicy Austrii, która jest gospodarzem jubileuszowego 60. konkursu piosenki Eurowizji. Dziś machina ruszyła, dziennikarze z całego świata przyjechali do Wiednia. Dziś otwarte zostało centrum prasowe, które to będzie miejscem pracy dla wszystkich tych dziennikarzy. I na dobry początek naszej przygody z tegoroczną Eurowizją zapraszam Was na krótką podróż po centrum prasowym w Wiedniu. Po przejściu dość szczegółowej kontroli bezpieczeństwa znajdujemy się wreszcie w holu centrum prasowego. To właśnie tutaj przez najbliższe dwa tygodnie ponad 1700 dziennikarzy z ponad 50 krajów będzie relacjonować to, co dziać się tu będzie przez najbliższe dwa tygodnie w ramach 60. konkursu piosenki Eurowizji. Tuż za mną znajdują się tak zwane pigeon holes, czyli specjalne skrytki dla dziennikarzy, w których to będą mogli oni znaleźć wszystko to, co postanowią podarować im poszczególne delegacje. Single, broszury informacyjne i inne materiały prasowe. Może nie bije jeszcze tak intensywnie, jak to będzie miało miejsce już za kilka dni, ale z całą pewnością to miejsce to serce centrum prasowego w Wiedniu. Z własnego doświadczenia wiem jednak, że wchodząc tutaj należy uważać na jeden bardzo ważny, niebezpieczny element – próg. Promocja Austrii to coś, na czym bardzo zależy organizatorom tegorocznej Eurowizji. Dlatego też nie dziwne, że w centrum prasowym znajdziemy wiele elementów, które mają na celu właśnie promowanie tego kraju. Między innymi są to ściany, na których możemy zobaczyć zdjęcia pokazujące ciekawe, warte odwiedzenia miejsca w Austrii. Kolejnym elementem w centrum prasowym, który ma promować Austrię, jest kącik muzyczny. Na czym rzecz polega? Siadamy sobie na takich całkiem wygodnych kanapach, bierzemy do ręki słuchawki i co w nich słyszymy? No na przykład tutaj, przy tym stanowisku, będzie to muzyka pop, pochodząca z Austrii. Przy kolejnym na przykład muzyka klasyczna, również austriacka. Jest to jakaś forma relaksu dla dziennikarzy, którzy tutaj będą pracować, ale przede wszystkim jest to promocja austriackiej kultury, a na tym organizatorom bardzo zależy. Kabiny do przeprowadzania wywiadów. To właśnie tutaj, w całkiem miłych okolicznościach, można spotkać się z artystami biorącymi udział w tegorocznej Eurowizji i przeprowadzić z nimi wywiad. Na pierwszy rzut oka największym mankamentem tych kabin wydaje się to, że nie mają sufitu, a ponieważ znajdują się w tym samym pomieszczeniu, co główna hala centrum prasowego, w której to przebywać będą wszyscy dziennikarze, to będzie to miejsce dość mocno narażone na hałas. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już niedługo. Centrum prasowe otwarte, rozpoczął się kolejny konkurs piosenki Eurowizji. To jednak dopiero początek wrażeń. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co będzie działo się w Wiedniu przez najbliższe dwa tygodnie, warto zasubskrybować ten kanał, klikając tutaj. Wideorelacje, wywiady, wideo zza kulis 60. konkursu piosenki Eurowizji, to wszystko znajdziecie na kanale Dobry Wieczór Europo. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym materiale.